Kurde, się człowiek od kamery odzwyczaił. Głupio przed kamerą muszę. Dzień dobry. To takie dziwne podniecenie. Niepokój, wiesz. Niepokój. Dziwny niepokój. Wstaliśmy. Która jest godzina w ogóle? Dzień dobry. No, wstaliśmy. Mniej więcej. Jedni bardziej, drudzy mniej. I postanowiliśmy zrobić niecodzienny odcinek w stylu zrób to sam, czyli rzecz pierwszej potrzeby na każdym leśnym obowocowisku, czyli przenośną toaletę. Łucman, pozdrawiamy się, to dla ciebie. Dobrze, słuchajcie, jako że na naszym fanpage'u pojawiło się ostatnio zdjęcie przenośnej, nie przenośnej, bo ciężko powiedzieć o przenośnej toalecie dla leśnych obozowiczów, postanowiliśmy taką toaletę wykreować sami. Koszt mniej więcej 13-15 zł w budowlanym. To jest wersja basic, czy to jest wersja premium? Nie, to jest wersja premium na odpowiednio duży zad. Rozmiar XXL? Raczej 3XL. Były mniejsze wiadra, ale bałem się, że zawartość się nie zmieści. Wtedy musiałbyś zrobić otwór przelewowy. Połączyć rurą, ten kibel rurą z drugim wiadrem i... No i weź tu coś nagraj, no. No i weź to coś nagraj. Dobrze, słuchajcie, 15 zł. Jak widzicie, bardzo kompaktowe rozwiązanie. Wiadro jest specjalnie budowlane, żeby nie było kruche i miękkie. Znaczy nie było kruche, tylko żeby było miękkie w razie co, żeby się nie złamało i nie wbiło. No. Do tego oczywiście mamy tak otulinę z pianki hydraulicznej, tak? To jest do rur pianka. Też dostępna w każdym markecie budowlanym. Kupuje się ją w odcinkach metrowych. Akurat tutaj odcinek metrowy na to wiadro starcza, więc spokojnie metrowy odcinek kosztuje dosłownie parę złotych. A już wam mówię, tak, 1 metr, 28 na 19 mm tutaj jest ta. O! I ponieważ wczoraj stwierdziliśmy, że może być problem, że ona będzie spadała z wiadra, to postanowiliśmy projekt wzbogacić o cztery trytki, bo nie mieliśmy takich długich, więc przypięliśmy otulinę do wiadra, żeby nie spadała. Do tego, ponieważ pałąk metalowy nie był wystarczająco długi, przerobiliśmy tą na wieszaczek na papier toaletowy, który powinien być tutaj, przerobiliśmy na sznurek. Sznurek zrobiliśmy z regulacją, żeby nie było, więc zaraz pokażemy wam, jak to, pokażę wam, jak to działa, bo chłopaki nie chcą brać udziału w tej recenzji. Mamy dwa sznureczki, tu mamy dwie pętelki, przekładamy papier toaletowy, jak chcemy mieć niżej, to na drugą pętelkę, jak wyżej, to na pierwszą pętelkę, wieszamy papier toaletowy, papier sobie wisi, specjalne przeznaczenia tego wiadra. Poza oczywiście oczywistym przeznaczeniem tego wiadra, w transporcie może nam służyć za pojemnik do zbierania na przykład kory brzozy. Ale na wypadek zatrucia, gdzie... Znaczy, zdecydowanie polecamy to rozwiązanie dla stacjonarnych obozowiczów, dlatego że ci, którzy przemierzają duże kilometry, to może nie być zbyt wygodne dla nich to rozwiązanie, ale jeżeli ktoś wybiera się na przykład w długi marsz, a na przykład jadł poprzedniego dnia KFC, to uważam, że... Trzeba
jakiś system mocowania do plecaka. A nie, to masz sznureczek, wiesz, przekładasz, pyk. Ja nawet się zastanawiałem, czy jakby tego nie podwiesił na spód plecaka, to trzeba, czy w ogóle nie trzeba było plecaka zdejmować. Wiesz, bo po prostu tylko w zasadzie siadasz i tylko musisz dobrze wcelować, nie? I ten, i... Znaczy, generalnie, żeby nie narobić sobie chlewu, polecamy stosować dodatkowo worek na śmieci do tego, lub torbę papierową, wtedy można od razu zakopać w lesie. Albo podrzucić palące komuś pod drzwi domu. No, świetny pomysł. To... Brawo ty! Oczywiście wiadro ma pojemność 20 litrów, więc to też nie jest nieograniczona pojemność, tak? Znam takich, co by wypełnili. Znaczy Piotrek już chciał testować z rana, ale stwierdziliśmy, że jak Piotrek to z rana przetestuje, to możemy mieć problem z, no, z czystością obiektu do prezentacji, więc... Ten plastik to by przepaliło. Nieprawda. Myślę, że to jest wiadro budowlane, ono nie takie rzeczy widziało. Przy zjedzeniu czegoś, co mogłoby ci zaszkodzić w sposób wymiotny, a nie ten omawiany wcześniej, to również... A właśnie, bo wczoraj też pojawiła się taka, taka inicjatywa, że w zasadzie w momencie, kiedy strujesz się na przykład jakimiś owocami leśnymi, bo zjadłeś coś, czego nie znasz, nie mówiąc, że mogłeś na przykład gdzieś znaleźć jakąś butelkę i żeby nie dźwigać całej zawartości, to postanowiłeś opróżnić tą butelkę, to również pianka dobrze służy, można zaprzeć czoło, żeby nie obijać sobie głowy o rand wiadra, więc to też... Tak, uważamy to za bardzo dobre rozwiązanie. Oczywiście, jakby ktoś postanowił na przykład nie zakładać worka, to wiadro ma specjalny dzióbek, dzięki któremu możemy w łatwy sposób wiadro opróżnić, więc to zdecydowane ułatwienie, jeżeli chodzi o konstrukcję całego przedsięwzięcia. Uważamy to za jeden z najważniejszych wynalazków 2019 roku. Myślę, że przyda się bardzo, bardzo wielu leśnym obozowiczom, więc oddajemy wam ten projekt za darmo. Bierzcie i korzystajcie. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. Ja mam nadzieję, że wy rozumiecie, że my to zrobiliśmy dla jaj, żeby przyzwyczaić się z powrotem do kamery. Tak długo nie nagrywaliśmy żadnych materiałów, że... Wręcz głupio stanąć przed kamerą, więc potraktujcie to z przymrużeniem oka.